Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Fara, telewidzów Fara TV. Cieszymy się, że jesteśmy teraz ponownie już tutaj na Zaporze w Solinie. Dzieje się bardzo dużo, piękny widok na pewno na jezioro. Ci, którzy są razem z nami i oglądają nasze transmisje, mogą zobaczyć, jak tu jest pięknie, jak tu jest słonecznie. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich turystów, którzy przechodzą teraz obok naszego studia wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów. Moi drodzy, a ja zaprosiłem do studia Adriana, ewangelizatora. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Bardzo się cieszę, że jesteś razem z nami. Nie przyszedłeś tutaj z pustymi rękoma, masz Księgę Pisma Świętego. Dlaczego się nie rozstajesz z tą księgą? Słowo Boże jest bardzo potrzebne podczas ewangelizacji dla i ewangelizowanych, żeby móc podzielić się fragmentem, który akurat nam Duch Święty podpowie, że jest teraz dla danej osoby, czy po prostu zacytować jakiś fragment, który wyjaśnia, czym jest Boża miłość, czym jest grzech, czym jest zbawienie darowane na krzyżu, oraz dla samego ewangelizatora, który też może mieć potrzebę przeczytać Słowo Boże, przeczytać dany fragment, może Ewangelię z dnia. Także bez Słowa Bożego na ewangelizację to się nie rusza. Nie idziemy z własnym słowem, tylko idziemy ze słowem Boga do ludzi. Ewangelizujemy właśnie w taki sposób. A czy Księga Pisma Świętego jest często w twoich rękach, czy tylko tutaj, na Zaporze? Nie, no oczywiście staram się, żeby towarzyszyło mi codziennie. No, Słowo Boże słowem życia. Jest jak pokarm, jak woda. To jak najbardziej. No, codziennie staram się być wierny modlitwie Słowem Bożym i ze Słowem Bożym. I tyle. No właśnie, tyle, aż tyle, bo to można by powiedzieć, że mamy dużo różnych pokarmów, ale ten pokarm jest na życie wieczne. Ten pokarm, czyli Księga Pisma Świętego, prowadzi nas do nieba, moi drodzy. Dlatego tutaj na Zaporze, jeżeli podejdą do was nasi ewangelizatorzy i przekażą wam możliwość właśnie wylosowania Słowa Bożego, to warto wyciągnąć taki fragment, warto pomyśleć, a nawet odczytać przy ewangelizatorach, dlatego że pomogą nam rozczytać to słowo. Nawet może wskażą nam na jakiś aspekt naszego życia, w którym no, to słowo staje się bardzo aktualne. Ty, Adrianie, dzisiaj bierzesz udział w rozmowach. Jak to wygląda tutaj na Zaporze? Doświadczenia są bardzo, bardzo różne. Niektórzy ludzie od razu mówią, nie dzięki, nie jestem zainteresowany. Inni z kolei spotkałem bardzo wiele osób wierzących, które mnie swoim świadectwem bardzo ubogaciły. I to była obopólna taka ewangelizacja, powiedzmy. I też są ludzie, którzy widać, że coś się w nich dzieje, że z jednej strony są tak lekko zdystansowani, że nie, niekoniecznie, ale jednak widząc też te instalacje, czy właśnie podczas rozmowy, chociażby słyszą, że Pan Bóg ich kocha, coś się dzieje, że gdzieś jakaś tęsknota za Bogiem się rodzi. Także na pewno też jest tutaj doświadczenie Ducha Świętego, bo to Duch Święty ewangelizuje, on głosi dobrą nowinę, a my tylko głosimy dobrą nowinę, głosimy kerygmat. I to, moi drodzy, jest bardzo istotne. Tutaj każdy jest wolny, każdy może zatrzymać się, może porozmawiać. Ktoś faktycznie może się śpieszy, żeby właśnie pójść już coś zjeść, może odpocząć sobie. To oczywiste, ale też dziękujemy tym wszystkim, którzy się zatrzymują. Może nawet poprzez uśmiech, nawet jeżeli nie mają tego czasu, to jakieś dobre słowa wymieniają między sobą. Na pewno takie rozmowy są bardzo ubogacające. Takie rozmowy są siłą i tak jak tutaj Adrian wspomniał przed chwilą, to właśnie ewangelizatorzy bardzo często budują się tym, co usłyszą od was. I to jest właśnie piękne i to no, należy też pochwalić, że żyjemy Panem Bogiem, żyjemy na tyle, na ile potrafimy, na ile umiemy i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Adrianie, jak się znalazłeś tutaj w Bieszczadach na ewangelizacji? Przecież jesteś z Warszawy. Tak, byłem na rekolekcjach organizowanych przez wolontariat misyjny Salwator i tam poznałem właśnie księdza Mateusza Rutkowskiego, który nam, uczestnikom rekolekcji, przybliżył, czym jest akcja Bieszczady dla Jezusa. Jak o tym mówił, pokazywał materiały, różne filmy, to poczułem w sercu, że Pan Bóg zaprasza mnie tutaj, że chciałbym też
tutaj spędził ten tydzień swojego urlopu i głosił dobrą nowinę. Dałem po prostu takie pragnienie i staram się na nie odpowiedzieć i chwała Panu i cieszę się, że tu jestem. Chwała Panu, dziękujemy za Adriana, dziękujemy także za wszystkich ewangelizatorów, którzy tutaj w tym roku są na wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów. Moi drodzy, my tutaj oczywiście rozmawiamy, ale przychodzi czas, żeby oddać głos do Piotra. Piotrze, Piotrze, oddajemy Ci głos. Halo, ojcze Andrzeju, witamy, pozdrawiamy absolutnie wszystkich. Pozdrawiamy też siostrę Klarę, która tam chyba hebluje przy konsolecie. Bardzo gorąco i oczywiście wszystkich radiosłuchaczy. Słuchajcie, kochani, wbijajcie w Bieszczady. Jesteśmy tutaj dzisiaj do godziny 15 i głosimy cały czas najważniejszą wiadomość. Bóg Cię kocha, Bóg Ciebie chce, Bóg jest miłością, Bóg jest miłosierdziem. Moi drodzy, modlimy się tutaj i Słowem Bożym, modlimy się i tańcem. Już teraz ekipa ewangelizatorów zaprasza turystów do wzięcia udziału, moi drodzy, tutaj w naszym tańcu, a gra nasz ziomal z Podkarpacia z utworem Wielbimy Cię. Także uwielbiamy Pana Boga, między innymi tańcem, moi drodzy, ale uwielbiamy Go także w kapłanach, którzy tutaj posługują, w tej pięknej przyrodzie. Także dziękujemy Ci, dobry Boże, za każdego słuchacza też, za każdego telewidza, moi drodzy, za każdą osobę, która czuje się teraz cierpiąca, może jest samotna, może się jej wydaje, że jej cierpienie nie ma sensu. Bracie, kochany i siostro, Twoje cierpienie ma sens. Zaproś do tego cierpienia Pana Jezusa, a zobaczysz, doświadczysz pokoju. On poniesie razem z Tobą ten krzyż. Ofiaruj to cierpienie, a w tym momencie, kiedy Ty to ofiarowujesz, być może w tym momencie Pan Jezus gdzieś na drugiej kuli ziemskiej, moi drodzy, daje taki snop światła i komuś, kto nie znał Pana Boga albo kogo nie chciał znać, nagle, moi drodzy, zapała do Niego miłością i być może dzięki Twojej ofierze ta osoba będzie miała szansę życia wiecznego. Kochani, pamiętajmy, tak jak wędrujemy przez tę tamę, moi drodzy, tak przeleci nasze życie. To życie to krótka pielgrzymka, kochani. A cała akcja rozgrywa się o życie wieczne, moi drodzy. I pamiętajmy, tutaj decydującą rolę gra nasza dobra wola. Czy my chcemy Pana Boga? Czy chcemy życia wiecznego? Czy chcemy żyć w Jego Królestwie już tutaj na ziemi, moi drodzy? Czy doświadczamy pokoju, miłości, uporządkowania? Czy doświadczamy, moi drodzy, również cierpienia i to cierpienie poddajemy Jego woli? Zachęcamy bardzo, bardzo gorąco, moi drodzy, dzisiaj tutaj na tamie do rozmów duchowych, do kapłanów. No i oczywiście, moi drodzy, do uwielbienia Boga i w słowie, i w tańcu. Cieszymy się, że jesteśmy. Dziękujemy Ci, nasz Tato najlepszy, za to, że jesteś. Posyłaj swojego ducha tutaj. Krusz te wszystkie kajdany. To ogłaszamy tutaj Twoje królestwo. Amen. I wszystkich zawierzamy Tobie, nasza Najświętsza Panienko, Maryjo kochana. Również zawierzamy już teraz ojca, który tutaj stoi i jego gościa. Halo wóz, halo ojcze. Halo, halo, witam serdecznie, Łukasz Sztolf już przy mikrofonie. Drodzy Państwo, tutaj bardzo, bardzo gorąco, nie tylko od słońca, ale od tych rytmów, od tej muzyki, od tych tańców, dlatego żałujcie, że nie ma Was tutaj razem z nami. A ze mną z kolei jest Katarzyna Chowaniec-Sanoka, ewangelizator. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Jak to w ogóle się stało, Kasiu, że znalazłaś się tutaj na wakacyjnej ewangelizacji Bieszczadów? Jak się ta historia rozpoczęła? Mam w sercu takie pragnienie zaangażowania się większego też, pracy w Kościele, też dla Jezusa, ale też takiej wspólnoty, radości, poznawania ludzi też związanych właśnie z Kościołem, którzy kochają Jezusa. I właśnie o tej akcji dowiedziałam się od znajomych, a zaproszenie do Rzepedzi wysłał do mnie ksiądz Mateusz, z czego się bardzo cieszę, pozdrawiamy, a myślę, że to, że tu jestem, to jest zasługa Pana Jezusa. To bez wątpienia jest zasługa Pana Jezusa. Myślę, że takich ewangelizatorów jak Ty, którzy tutaj chcieli przybyć, jest bardzo, bardzo wielu, ale co Wy tutaj robicie? Co Ty tutaj robisz? Jak porównujesz wczorajszy dzień i dzisiejszy dzień?
To znaczy tak, staramy się tutaj ewangelizować, czyli po prostu mówić ludziom o Panu Bogu, o Jego miłości, o to, że żyje, że jest właśnie żywym Bogiem, że przychodzi do nas z miłością, że każdego kocha i dla każdego ma czas i tylko od nas zależy, czy chcemy po prostu to Go przyjąć. A może o wczorajszym dniu powiem. W ogóle dla mnie wielką przygodą jest ta ewangelizacja wspólnie z moimi tutaj braćmi, z siostrami. Z całej Polski w zasadzie są ludzie z różnych zakątków. Wielką radością było, bo jestem tutaj pierwszy raz w ogóle na ewangelizacji, wielką radością było wejście na zaporę właśnie razem z nimi. Czuło się taką moc, obecność też właśnie, że Pan nas tutaj posyła, że On się z nas cieszy i to było wielkie przeżycie. Później rozmowy z ludźmi bardzo różne. Też było widać też w ludziach dużą tęsknotę za Panem Bogiem, też takie pragnienie doświadczenia Jego miłości. Chociaż też były takie sytuacje, że ktoś po prostu nie chciał dłuższej rozmowy, ale myślę, że Pan Bóg się nami wszystkimi zajmuje i o wszystkich nas się tutaj troszczy i działa. Z mocą. Wiem, że przygotowałaś dla naszych radiosłuchaczy też słowo, które Ciebie dotknęło i chciałbym, żebyśmy je teraz naszym radiosłuchaczom przedstawili. Dobrze, więc wczoraj przed posługą tak wychodząc już z naszego budynku w Rzepedzi, miałam takie wielkie serce, do którego były przyczepione cytaty i z samego środka odkleił się taki cytat. Nie chciał się już dokleić i stwierdziłam, że sobie go wezmę i czytam, a to są takie słowa właśnie z Pisma Świętego. Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Natomiast dzisiaj, gdy już się pojawiły pewne takie też trudności, może trochę zmęczenie, też takie trudności może gdzieś tam we mnie, właśnie też się modliłyśmy z moją koleżanką, z którą razem ewangelizujemy, właśnie żeby Pan dał nam tą odwagę i też moc i On to wszystko prowadził, znalazłam na ziemi takie słowo. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Amen. Amen. Dziękuję za tą rozmowę, za to spotkanie. Machamy naszym radiosłuchaczom, telewidzom. Ci, którzy nas widzą, to widzą. Ci, którzy nie słyszą, którzy słyszą, to muszą zaufać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. I drodzy Państwo, wakacyjna ewangelizacja Bieszczadów to akcja, która powoli się kończy, jeśli chodzi o te wejście nasze radiowe. Jeszcze wspólna modlitwa nam została, ale ze mną już ksiądz Andrzej, który też patrzy na tych ludzi, którzy przechadzają się zaporą solińską i co ksiądz sobie o nich myśli? No wspaniali ludzie, którzy żyją właśnie tutaj razem z nami w tej relacji z Panem Bogiem, bo tak jak to Piotrze, zapraszamy Cię tutaj też do nas. Piotr to często powtarza, że tutaj, kiedy tańczymy, kiedy tutaj coś robimy, to cały czas tak, że modlimy się za tych, którzy tutaj są, więc ci, którzy dzisiaj byli nad Soliną, powinni być szczęśliwi. I uwaga, jeśli nie doświadczasz Bożej miłości, wystarczy spojrzeć tutaj. Pan Jezus jest, wyciąga rękę do Ciebie. Jezus Ratownik 24 godziny na dobę. Wystarczy tylko poprosić i zawołać. I zadanie dla naszych telewidzów, radiosłuchaczy. Jeśli macie możliwość, to lajkujcie, dajcie tą łapkę w górę, dajcie polubienie, skomentujcie, udostępnijcie, zasubskrybujcie nasze media, Radio Fara, Rozgłośnia Archidiecezji Przemysłu. Słuchajcie, ale łapki łapkami, a najważniejsze, módlcie się za nas, wiecie o co chodzi, żeby ta Boża chwała szła w świat. Także Panie Boże, zapraszamy Cię, pchaj Radio Fara, niech to wszystko idzie do przodu, niech niesie dobrą nowinę. Amen! Amen! Moi drodzy, a my kończymy to kolejne wejście, które tutaj z zapory dla Państwa przygotowaliśmy. O godzinie 15 zapraszamy wszystkich, i tych, którzy są na zaporze, i tych, którzy są w domach. Bądźcie razem z nami i módlmy się koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy, pozdrawiamy, oddajemy głos do studia Radia Fara w Przemyślu.